Gościem drugiej części konferencji jest trener Leszek Ojrzmiński. Dobry wieczór, trenerze. Poproszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. Dobry wieczór, chociaż dla nas nie za dobry, bo przegraliśmy mecz. Graliśmy mecz o 6 punktów. Powiedzieliśmy sobie, że taka jest waga tego spotkania. Dodatkowo no też każda zaliczka punktowa to też łatwiej się pracuje w następnym tygodniu, jedzie na kolejne spotkanie, ale sami sobie utrudniliśmy zadanie, bo w 12 minucie nieodpowiedzialne zachowanie jednego z zawodników, czerwona kartka, utrudniliśmy sobie w tym meczu grę, a wiedząc, że Warta bardzo dobrze w defensywie jest ustawiona, no to jak mamy jednego zawodnika mniej, no to będą gdzieś nas kontrować, jak będziemy atakować, no i później jeszcze na dodatek tego bramka po strzale, w trybuny gdzieś, ale dostał jeden z naszych zawodników w rękę i rzut karny wykorzystany, no i ta bramka zaważyła, chociaż gdzieś goniliśmy pod koniec meczu, bo takie były gdzieś zmiany i chcieliśmy doprowadzić do wyrównania. Nadziewaliśmy się też na kontry gdzieś, dużo też akcji było ratunkowych, żeby nie dostać tej bramki, która mogłaby już przesądzić o wyniku spotkania, no ale widzieliśmy wszyscy, że nie udało nam się strzelić tej bramki, gdzieś mało brakowało, mieliśmy 8 rzutów rożnych, mieliśmy więcej strzałów od Warty, no i statystyki też, większość tych statystyk było na naszą korzyść, no ale co z tego, te punkty są najważniejsze i tutaj nawet i w 10 sobie powiedzieliśmy, możemy powalczyć o pełną pulę i myślę, że momentami wyglądało to bardzo dobrze, momentami gdzieś zabrakło wyrachowania i doświadczenia. Warta kradła czas, bo przy każdym faulu to trwało około minuty gdzieś tam i wybijała nas z rytmu, bo kibice nam pomagali, nieśli i były takie momenty, ale później zaraz w jakiejś przystykowej sytuacji zawodnik leżał na murawie i gdzieś to nie było kontynuowane i umiejętnie to robili. My w tym pomagaliśmy, bo też mogliśmy gdzieś tam nie faulować albo troszeczkę inaczej rozegrać, ale to już jest historia i chłopaki walczyli, nikt im nie może tego odmówić. Starali się i z tego trzeba wyciągnąć też pozytywy, no, że taka drużyna jak Warta, która w poprzednich gdzieś wyjazdach i na Rakowie tylko minimalnie przegrała i wygrała na Miedzi, no ale my sami sobie skomplikowaliśmy to życie i tak samo zdobyli Kielce. Gratulacje dla nich, a my pracujemy dalej.